Sponsorem programu są Młyny Zbożowe Żabczyńscy, producent mąki Tota. Tota, dobra mąka. Od pewnego czasu mieszkańcy naszego miasta mogą obserwować budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1. Pomysł budowy hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Łukowie pojawił się w połowie lat 90. z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego, którzy najbardziej odczuwali pogarszające się warunki pracy w szkole. Pogorszenie warunków następowało głównie za sprawą wzrastającej liczby uczniów w skali całej szkoły, jak i we wszystkich oddziałach. Poza tym szkoła dysponowała i nadal dysponuje starym budynkiem sali gimnastycznej z lat 50. o wymiarach, które zdecydowanie nie zdołają zaspokoić potrzeb aktualnych szkoły. Pomysł dojrzewał, udawało się pozyskiwać coraz większą grupę ludzi do tej inicjatywy i takim momentem przełomowym było powołanie Społecznego Komitetu Budowy Hali Sportowej, do którego zaangażowanych zostało wielu rodziców, kilku działaczy samorządowych. Miało to miejsce w 1996 roku. Kolejnym krokiem zmierzającym do powstania hali sportowej było skierowanie wniosku z inicjatywy społeczności szkolnej, wniosku skierowanego do Rady Miejskiej. Ponieważ inicjatywa miała szerokie poparcie przede wszystkim rodziców, Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie hali sportowej przy naszej szkole. Początkowo przeznaczono dosyć skromne środki na inwestycje, to znaczy środki, które pozwoliły na zakupienie dokumentacji i budowę fundamentów. Taki przełomowy moment nastąpił dopiero w roku ubiegłym, kiedy to rozpoczęła się ta główna faza budowy, a więc wznoszenie zaplecza i głównej hali. Dzisiaj obiekt wygląda rzeczywiście bardzo imponująco. Olbrzymie zaplecze z pomieszczeniami dla sędziów, z natryskami, z salą do ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. No i oczywiście sama hala o olbrzymich wymiarach, 45 na 27 metrów. Sądzę, że jest to największy obiekt tego typu w powiecie łukowskim. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 jest największą i najpoważniejszą inwestycją realizowaną przez Radę Miejską. Tą budowę zaczęliśmy w roku 2000 i będziemy realizować do roku 2002. Koszt całkowity to jest suma około 3 milionów 600 tysięcy złotych. Około 2 milionów to będą pieniądze miejskie, pozostałe mamy nadzieję pozyskać z takich źródeł jak Urząd Kultury Fizycznej, Kuratorium Oświaty, no i starostwo włączyło się w takiej części niewielkie, ale jednak finansowanie tej budowy. Budowę tej hali rozpoczęliśmy początkiem września ubiegłego roku. Jej zakończenie planujemy na okres wakacyjny bieżącego roku, tak by młodzież łukowska, szkolna i pozaszkolna mogły z niej korzystać już od nowego roku szkolnego. W tej chwili ukończony jest stan surowy budynku zaplecza i trwają prace pokrywczo-dekarskie na właściwej hali. Tu ciekawostką jest zastosowanie blachy specjalnej perforowanej, która w dużym stopniu pomoże wytłumić dźwięki panujące przy grach zespołowych, jak również pochodzące z widowni. A propos widowni, w miejscu, w którym stoję, przewidziana jest widownia dla około 100 miejsc. Standard hali, pełnowymiarowe boiska będą pozwalały na rozgrywanie zawodów nie tylko szkolnych, ale również na szczeblu ligowym.